odstępstwa od normy przedstawicielstwa, o której mowa w punkcie pierwszym, nie mogą przekraczać 50% i dopuszczalne są wyłącznie wtedy, gdy jest to uzasadnione względami określonymi w paragrafie 20 ust. 2. Na odstępstwa od normy przedstawicielstwa, o której mowa w punkcie pierwszym, nie mogą przekraczać 25% i dopuszczalne są wyłącznie wtedy, gdy jest to uzasadnione względami określonymi w paragrafie 26 drugi. Co to na pewno Wiesław teraz przybliży temat uzasadnienia ze swojej strony. Tutaj na początku chciałem podziękować Michałowi Radzieckiemu, od którego dostaliśmy takie wytyczne, przeanalizował pani tutaj do zarządu, przesłał punkty, nad którymi należało się pochłonić, także bardzo serdecznie dziękuję. Tutaj na pewno Wiesław będzie chciał zabrać głos za chwilę, ja tylko pozwolę sobie, czy proszę o opinię komisji energetycznej. Komisja rewizyjna, komisja sportu. Opiniowała jednogłośnie. Komisja kultury opiniowała jednogłośnie za. Infrastruktury. Opiniowała jednogłośnie za. Bezpieczeństwo. Opiniowała. Komisja budżetowa. Opiniowała jednogłośnie za. Komisja polityki społecznej. Jednogłośnie. Komisja edukacji. Zapoznała się z drukiem. Dziękuję bardzo. Oddaję głos Wiesławowi. Państwa byłem tu, jest na spotkaniu, tak, Michał był wcześniej w Krakowie, w urzędzie. Ja też byłem ostatnio na spotkaniu, gdzie były przedstawiciele dzielnic, mogli wnosić uwagi do, w imieniu rad do projektu. Podstawa jest taka, proszę Państwa, ta zmiana jest dlatego spowodowana kilkoma rzeczami, ponieważ chodzi zmiana najbliższym przez 2016 tak naprawdę po to, żeby potem nie zmieniać. Ustawa o pobycie stałym, o meldunku, gdzie likwiduje się obowiązek stałego zameldowania i wprowadza się pojęcie zamieszkania. Druga sprawa, tam są niektóre zmiany dotyczące, że Radę Miasta zastępuje się prezydentem miasta Krakowa i w ten sposób zatwierdza to prezydent i Rada Miasta. Ale to nie o to chodzi. Proszę Państwa, praktycznie nie ma obaw, to co było mówione o tak zwanym, że ktoś tam, jakiś desant może być w dzielnicy przyjęty do, raczej startować w wyborach. Pytałem się osobiście prawnika, tutaj się go wydaje. To wynika z punktu czwartego zapisu, że może tylko, proszę Państwa, kandydować do wyborach zamieszkujący na terenie dzielnicy, żeby było precyzyjnie. Zamieszkujący to znaczy się osoba, która dokona w urzędzie, w wydziale meldunkowym stosownego zgłoszenia pod rygorem działalności, gdzie oświadcza, że z miejscem pobytu wiąże swoje przyszłe losy. I dlatego uwzględnia się to, że... Proszę Państwa, prawda jest taka, szczególnie jeżeli chodzi o wyborców. Jeżeli w wyborach na kandydata jest 200 głosów, to ja nie bardzo w to wątpię, żeby ktoś specjalnie szedł, będował się, jako pobyt stały, zwłaszcza, że zamieszkuje, po to, żeby iść do wyboru, którzy się nie stały, coś pomija to. Nie ma takiej obawy. Co prawda, będą osoby niezameldowane, mogły startować. Z tego wynika, ale muszą dokonać tego aktu ujęcia się w spisie ewidencji osób zamieszkujących na terenie danej gminy. To jest raz. Druga sprawa, to co było mówione, to co Michał też na to zwracał uwagę, poparcie 25. Teoretycznie można mówić o, że skoro demokracja, to nie startuje kto chce, po co ograniczać komuś prawo zgłaszania. Ale jednak dotychczasowy zapis 25 podpisów jednak legitymizuje daną osobę w danym okresie, że jest znany, że coś zrobił, a nie tak. Proszę Państwa, zachodzi nawet obawa, że jeżeli by nie było nawet jednego podpisu, to ktoś, jak to się mówi, dla żartu mówi, a sobie wypełnię, nie? A czymś zależy. I takich skoczków i nawet bzdur mogłoby być dużo. Zostało to przyjęte, będzie rozważane, będzie kolejne spotkanie i jeszcze to jedno w tych 50%. Tam nawet jeden mówił tak, że on chce mieć 50%, bo u niego w dzielnicy ktoś za torem mieszka i mu daleko do czegoś tam. No, chłopie, no, przez jednego gościa zmieniać z 20 dotychczasowych na 50 okręgi. Co prawda pierwszy punkt stanowi, że dzieli się liczbę mieszkańców przez ilość radnych, co stanowi równe okręgi, ale lepiej, jak to się mówi, szerzonego panu szerze, zmniejszyć to do 25. Zostało to przyjęte. Zobaczymy.
kolejne spotkanie nie będzie, to jest propozycja. Pytałem się pani radnej miasta Krakowa, czy jaka jest szansa. No, będziemy to bardziej rozumieć. Dziękuję. Ja tylko woli uzupełnienia do odchylenia, bo to może młodzież nie rozumie. Wygląda to tak, że państwa, jest podzielona dzielnica na 21 okręgów i przypuśćmy, że mamy takie cyfry, które jest zaokrąglone, że na jeden okręg ma nas 2000 mieszkańców. Na jeden okręg. I wtedy, jeżeli wychodzi odchylenie, 50%, to 50% w jedną i w drugą stronę. Czyli jeden okręg może mieć 1000 mieszkańców, a drugi będzie mieć 3000 mieszkańców. Dlatego mówimy tutaj o tym zagrożeniu 50%. Jeżeli chodzi o zapewnienie określone tych szczególnymi względami, no to wydaje mi się, że 25%, co i tak daje w jedną i w drugą stronę, w granicach 50%, no to jest chyba wystarczające. No ale do tej pory było 20 i to i tak było dużo odchylenie. 20. Proszę Państwa, nie wiemy, czy to tak po prostu ktoś sobie podał liczbę, czy miał tym jakiś cel. No, też się ciężko dopatrywać jakichś głośności. Pewnie coś wyjdzie w prawo. Ja nie chciałbym po prostu dopatrywać się, że... Do tego stopnia jeszcze jedno zdanie, że niektórzy byli, powiedzmy sobie, niekoniecznie dobrze przygotowani do spotkania, bo na przykład jeden mówi, że jego dziennikarz zgłosi projekt, żeby w dniu wyborów można było prowadzić kampanię wyborczą. Nie no, to jest ustawowo zabronione, jeżeli to znaczy, no dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Może ja powiem. Na pewno młodzież będzie chciała się zapoznać z tym, bo nie wiadomo, za 2 lata mogą już głosować, prawda? To dla nich będzie ważne. Więc ja mówię, bo młodzież jest z ordynacją wyborczą, może zapoznać. Znaczy, zrobimy warsztaty. Warsztaty, bo mówię, za 2 lata to będą chyba wyborcy. Ja deklaruję, bo akurat wiem z miasta parę projektów ordynacji, bo Wiesławek dać i wejdzie sobie na warsztaty. Bardzo dobrze. Pani jest tak, w jakim teraz jesteście? Właśnie będą nasi wyborcy. Nasi wyborcy nie tylko, albo sami mogą startować. Proszę Państwa, skoro, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Zatem proszę Państwa, proszę o przyjęcie uchwały według druku nr 208 w sprawie propozycji zmiany ordynacji wyborczej w wyborach do rad dzielnic miasta Krakowa. Kto jest za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam zatem, że Rada Dzielnicy 15 Wyższej Ulicy podjęła uchwałę nr 26/2008/2013 w sprawie propozycji zmiany ordynacji wyborczej w wyborach do rad dzielnic. Proszę Państwa, tu miałem zrobić przerwę. Pytanie jest takie, czy Państwo jeszcze macie ochotę posłuchać tak zwanych spraw bieżących? Nie. Czy robicie przerwę i Państwo nas opuszczacie? Macie też odpowiedź? W takim razie ja w imieniu Rady dziękuję bardzo za obecność. Bardzo dziękujemy. Udaje się z Wami przeprowadzić. Bardzo na tym. Tak. To Michał jest specjalista, to mi pomoże.